Cześć, z tej strony Premierowy Music. Zapraszam Was na wywiad z najlepszym głosem w Polsce, czyli Kasią Dereń. Kasia właśnie próbuje zrealizować swoje marzenie, czyli wydać debiutancki album. I my możemy im w tym pomóc. A jak? Zobaczcie ten wywiad. Zapraszam. Jesteś bardzo długo na scenie i wiele razy mogłem Cię już gdzieś usłyszeć. Wiele razy zobaczyć Twoje różne odsłony. I powiem szczerze, że jak przygotowywałem się do tego wywiadu, to szukałem, czy aby na pewno nie wydałeś jakiegoś albumu. Tak po prostu szukałem tytułów, Kasia Dereń. A ciekawe, albo... jestem, czy znalazłeś? No właśnie nic nie znalazłem tak naprawdę. Nie mogłeś znaleźć, natomiast pojawiła się płyta Kasia Dereń więcej niż 10 lat temu. Powstała z Pawłem Gerwikiem i z Beatą Badowską, została stworzona przez nich. Beata napisała teksty, Paweł napisał muzykę i rzeczywiście stworzyli 10 piosenek, które zostały wydane na płycie z naszym własnym sumptem. Jeszcze wtedy, naście właściwie lat temu, to było takie niezbyt popularne i raczej wytwórnie. Teraz coraz częściej artyści wydają sami płyty. Wtedy to było niepopularne i wiadomo, że próbowaliśmy sami to rozreklamować, ale więc ta płyta nie wyszła przez jakąś firmę fonograficzną, ale ona w ogóle powstała, była z okładką, była sesja w plastikowym opakowaniu i tych egzemplarzy było chyba 1000. Więc w ogóle coś takiego się pojawiło i to jest, ja czasami o tym zapominam, ale ostatnimi czasy raczej już to jest ze mną gdzieś tam i mówię o tym, że to gdzieś coś takiego się wydarzyło. Ale na taką, nie chcę mówić, znaczy, nie wiem czy właściwą, no, na tą taką, na którą ja czekam, mam nadzieję, czy moi fani czekają, przyjdzie czas za chwilę i właśnie tak. Do tego teraz dążę, jestem na najlepszej drodze. Jesteś moim zdaniem top of the top wokalistek w Polsce. Dziękuję. Ja śmiało mogę powiedzieć, że twój głos, twoje możliwości, twoja skala jest do porównania z najlepszymi wokalistkami świata. No bardzo dziękuję, co mogę więcej powiedzieć? I tu się pojawia pytanie jedno, dlaczego Kasi Dereń jeszcze nie udało się wydać tego albumu? Dlaczego to jest dopiero teraz? Wiesz co, myślę, że powodów jest pewnie na pewno kilka. Myślę, że to nie był do tej pory cały czas mój czas i moment na to. Dojrzałość u każdego, emocjonalna wrażliwość, myślę, że posiadam wrażliwość, dużej posiadam. Ona przychodzi u każdego w innym momencie i to nie świadczy o poziomie rozwoju, tylko myślę, że każdy ma po prostu swój czas. I musi się złożyć jeszcze parę innych rzeczy. Trzeba spotkać odpowiednich ludzi, którzy gdzieś tam pomogą. Mi się wydaje, że mi zabrakło właśnie takich ludzi, którzy by mi pomogli. Tak sobie analizuję. To nie jest, nie mówię tego z żalem jakimś i goryczą. Po prostu tak jest, że zabrakło kogoś, kto by po prostu stwierdził, kurde, Kaśka, trzeba jej pomóc, jest świetna. Brakowało mi tej pomocy od strony wydania, wymyślenia może w jakimś sensie tego. Jestem kreatywna, potrafię wymyślić, jak ma wyglądać klip, jak ma wyglądać piosenka, w jaką stronę chcesz, by to szło, ale są rzeczy, którymi się pewnie nie powinnam zajmować. Nie dlatego, że nie chcę, bo jeśli mogę w czymś pomóc, nawet w takich technicznych sprawach, to jestem chętna, bo wiem, że tym bardziej, jeśli będę to tworzyć w całości, to będzie jeszcze bardziej moje. Ale czasami dobrze jest mieć kogoś, kto po prostu stricte na danej rzeczy się zna. I mi zabrakło takich ludzi, tak mi się wydaje. Może musiałam dojrzeć też. Jak patrzę sobie na różnych naszych artystów rodzimych, to też mam takie przemyślenia, że są tacy wokaliści, którzy po prostu od razu wiedzą, jakby mają jakąś wizję siebie. Zazdroszczę im tego i podziwiam i chciałabym taka być, ale już jakby też zrozumiałam, że ja taka nie jestem i nie muszę sobie wymyślać na siebie wizerunku, żeby być bardzo oryginalną, bo wydaje mi się, że najbardziej oryginalny jest to, jak śpiewam. Podziwiam tych artystów, którzy mają wizerunek jakoś, nie wiem, Ralf Kamiński chociażby, uwielbiam. Jestem zachwycona jego całym tym wszystkim, co się dzieje na koncercie. Jak on wygląda, jakie ma pomysły, wokalnie, tekstowo, to jest po prostu kompletny i zazdroszczę mu. Tak życzliwie zazdroszczę mu, że taki jest, no ale ja nie będę teraz na siłę się taka stawać, no bo to jest bez sensu. Więc też a propos twojego pytania, to jest jakaś tam w jakimś sensie też odpowiedź na to, że ja do pewnych rzeczy musiałam po prostu, pewne rzeczy musiałam zrozumieć i zobaczyć, jaka po prostu jestem. Każdy ma swój moment na to, widocznie mi trzeba było więcej tego czasu. Jeszcze myślę, że wiele przede mną, a miałam przepiękną drogę do tej pory muzyczną. Bardzo dużo się nauczyłam, pracowałam z naprawdę wybitnymi wokalistami, z naszą śmietanką muzyczną.
I mam też szacunek tych ludzi, to jest dla mnie też bardzo ważne. I a przede wszystkim, może nie i, ale przede wszystkim mam też, już wiem, że mam grono swoich fanów, którzy mnie po prostu szanują, kochają, chcą mnie, słuchać mojej muzyki. Nie wiem, czy są bezkrytyczni. Mam nadzieję, że nie są bezkrytyczni, bo ja lubię krytykę i ona jest potrzebna, bo ona też mnie rozwija. Ale mam to swoje grono, które wiem, że czeka na płytę i te ileś osób tam, nie wiem, nie chcę określać w liczbach, bo tak naprawdę to wyjdzie w praniu, tak zwanym, po prostu tę płytę kupi. I wiem, że ci ludzie po prostu czekali te parę lat, ale doczekają się i to bardziej myślę, że wynagrodzę im to. Tak, zaraz właśnie o płycie, ale jeszcze tak jak powiedziałaś o tym, bo próbowałaś wielu rzeczy właśnie, powiedziałaś też o swoim, że coś zrobiłaś swojego już wcześniej. To potem były na początku mojej kariery. Tak, oczywiście, potem była ta właśnie współpraca z muzykami, ale właśnie nie było na twojej drodze takiego elementu, że zwątpiłaś w siebie? Było coś takiego? Cały czas takie momenty są. Myślę, naprawdę? Że to artystę zwątpienie. Ja mam bardzo często momenty zwątpienia. Może ostatnimi czasy, przez ostatnie kilka lat mniej, coraz mniej i cieszę się z tego, bo pracuję nad tym, ale to jest praca nad własnym charakterem, nad poczuciem własnej wartości. Nie zawsze wyjdziemy. Wielu ludzi wychodzi z domów, w których nie dostało tego poczucia własnej wartości, tego poczucia, że jesteśmy fajni, że jesteśmy mądrzy, że mamy talent, że możemy coś robić, że może mamy więcej niż jeden talent na przykład też. Ja mam takie poczucie, że mam więcej niż jeden talent, ale nie rozwinam ich, bo nie miałam takiej opcji w życiu. Nie, tak się nie ułożyło. Uważam, że i tak mam wielkie szczęście, że mam jeden konkretny dar, którym się zajęłam w ogóle. Mimo tego, że nie miałam gdzieś tam sprzyjającej drogi. I postawiłeś wszystko na jedną kartę? Ale gdzieś tam uparłam się, że po prostu robię to i tyle. No. I jednak los mi sprzyjał. No. Jakoś tak się wszystko dobrze układało, że jestem tu, gdzie jestem. Wątpię często i buduję swoją wartość od lat. I na pewno ostatnio jest dużo lepiej, ale to nie znaczy, że nie mam momentów zwątpienia. Wątpię w to, jak śpiewam, w to, czy potrafię wymyślać, czy jestem kreatywna, czy to jest fajne, co zrobiłam, czy za każdym razem do każdego swojego wykonu się przyczepię. Do każdego. To nie jest, że to jest trochę perfekcjonizm, ale też z drugiej strony po prostu krytyka, bo chcę być sama ja w stosunku do siebie krytyczna, bo to mi pozwoli jeszcze być lepszą. A zawsze można iść w górę. Jak się wtedy czułaś, kiedy zaśpiewałaś tak super w tym jednym programie i wszyscy mówili, że jesteś super? O ostatnim, dobra. I zaśpiewałaś tam super, po prostu my jak oglądaliśmy to w telewizji, to po prostu nam opadła szczęka w dół, bo to było takie wykonanie, na które się czekało i ty dalej nie przechodzisz. To jest, ja szczerze mówiąc, bo były dwa programy obok siebie i to mnie bardzo, dostałam dużego kopa. To mnie trochę dotknęło, ale nie dlatego, że ja nie znam swojej wartości, tylko po prostu no, jestem wrażliwym człowiekiem, po prostu. Nie trzeba być artystą, żeby być wrażliwym człowiekiem. Mam wrażliwość i jeszcze może bardziej pobudzoną przez to, że jestem wokalistką, ale no, to po prostu nie było fajne, nie było miłe i znasz swoją wartość, wiesz jak coś wykonujesz, wiesz jak to robisz, wychodzisz w pełni świadomy na scenę, że wiesz co robisz. Oczywiście to nie jest tak, że bez stresu, bo jest mnóstwo emocji. A dodatkowo jeszcze ten drugi numer, który po polsku, który śpiewałam, to było dla mnie spełnienie jakiegoś tam marzenia, bo ten utwór jest bardzo przejmujący. Ja go sobie już wymyśliłam dawno temu w innym programie, że chcę zaśpiewać i to nic do tego nie doszło. Więc to było bardzo dla mnie wszystko emocjonalne, a z drugiej strony też to są tylko programy, które rządzą się swoimi prawami i nawet jak ktoś ci obieca, to nie znaczy, że to się wydarzy. Jasne. Zawsze jest nadzieja po prostu w człowieku i myślę sobie, ja sobie myślałam wtedy też, że no może się uda. No tak. Że już chyba zasłużyłam. Nic też się nie dzieje bez przyczyny, jakby wszystko ma swoje gdzieś tam potem powiązanie. Może dzięki temu właśnie teraz jesteś na tej drodze. No właśnie. Jaka to będzie płyta twoja debiutancka? Jakie towarzyszą ci emocje teraz? Jak ona ma się pojawić? Wiesz co, ja chyba jeszcze nie mam tych takich finalnych emocji, ja będę takich z pojawieniem się płyty, myślę, że one się pojawią, jak będę ją miała w ręku. No jest to ekscytujące, bo wiesz co, pierwszy raz w życiu czuję, że rzeczywiście to się wydarzy, bo tak wcześniej, ja w to wierzyłam zawsze, ale też trochę wątpiłam. To pytanie, które wcześniej zadałeś, było też trafione pod kątem tego, że ja nie do końca wierzę, że mi się pewne rzeczy udadzą. Do tej pory wątpiłam w to, że to się gdzieś tam w środku, głęboko wątpiłam, że to się uda, że coś tam się zawsze wydarzy i dlatego jak bardzo czekam na ten moment, kiedy będę miała płytę w ręku, bo już po prostu będę wiedziała, że dobra, to nie ma, tym razem to już się udało, to już nic nie przeszkodziło. Jaki to będzie materiał?
To będzie trochę mieszanka, przekrojowo. Just a Few Words, pierwszy single, który jest totalną, jest balladą. Potem było Count on Me i 21 i Nie ma kraju. I nie ma kraju, przepraszam, tylko Niespokojnie. Tak. Więc różne kawałki. Czyli tamte utwory będą też na płycie? Count on Me i Just a Few Words. Okay. Tak. To są piosenki, które od początku miały być na płycie. Więc przekrojowo jest tak, że jest trochę spokojnie, trochę... to jest pop, ale piosenkowy pop. Mhm. Bo wydaje mi się, że teraz pop trochę nabrał, przynajmniej w mojej głowie, takiego znaczenia trochę miałkiego. A ja się jednak staram i chcę, i ta płyta taka będzie, że tak z takimi producentami pracuję, z takimi ludźmi, którzy jednak gdzieś mają w sobie chęć stworzenia piosenki, a nie po prostu takiego utworu, który gdzieś tam przeminie. Ja mam nadzieję, że te utwory zostaną gdzieś. Niespokojnie, ostatni utwór akurat jest najlżejszą piosenką z tej płyty, ale ja też ten utwór bardzo lubię, bo on na początku wyglądał zupełnie inaczej. On był taką średnio wolną balladą. Przeobraził się totalnie, Mateusz Kraut-Wurst nie był na początku zadowolony z tego przeobrażenia i powiedział, że nie, ja się nie zgodzę na to, ale ja się strasznie uparłam i brakowało mi takiego, potrzebowałam po prostu takiego tanecznego kawałka, który będzie dla mnie jakimś takim, jakąś przeciwwagą do tych rzeczy, które tam się na płycie trzeba znaleźć. Będą też piosenki i są już znane też słuchaczom, jak 21, z mocnym tekstem. Tak. Totalnie trochę różne od tego Niespokojnie. Różny, ale dla mnie, wiesz co, jak gdzieś tam dla mnie to się wszystko łączy. Nie wiem, jak tekstowo przede wszystkim też. Każdy ma prawo to widzieć inaczej i dla mnie to jest jakiś tam sposób spójny i wydaje mi się, że w całości ta płyta będzie miała wspólny mianownik. No zobaczymy, jestem ciekawa, bardzo jestem ciekawa, co ludzie powiedzą. Tak, ale wiesz, ten Niespokojnie, ostatni utwór, to był taki bardzo wakacyjny, ale tak, ja pierwszy raz go usłyszałem, to usłyszałem tam Mateusza Kraut-Wurstę od razu. Już wiedziałem, że on tam mierza w tym palce i okazuje się tak. To jest luźny tekst, ale właśnie taki letni. Ja czegoś takiego też potrzebowałam, troszeczkę od odpuszczenia, właśnie nie śpiewania tych gór też. A, czyli to jest... Tego właśnie, bo to wszystko, wiesz, to tak samo jak piosenka wykonałam w programie, też jest przeciwwagą. Ja czuję, że mogę śpiewać delikatnie, mogę śpiewać emocjonalnie, mam bardzo dużo emocji w sobie i bardzo dużo wychodzi na koncertach. Mhm. To jest w ogóle moje też... Mój plan, wygrać, nie wygrać, chyba jak gdzieś podświadomie, nagrać płytę live. Gdzieś tam w głowie mam coś takiego i nie wiem, kiedy to zrealizujemy, ale chciałabym bardzo i na pewno to się uda, bo to myślę, że wydanie płyty live jest dużo prostsze. Ale wiadomo, najpierw trzeba zamknąć jeden temat. Tak, dokładnie. Dokończyć go. I właśnie a propos twojej płyty debiutanckiej, która ma powstać, chcesz ją wydać, ale jakby pomoc fanów jest bardzo ważna w tym momencie. Organizujesz zrzutkę, która nazywa się dokładnie dokończenie debiutanckiej płyty Kasi Dereń. Patrzyłem dzisiaj, że brakuje jeszcze połowy z 30 tysięcy. No tak, bardzo ruszyło mocno z kopyta na początku, a teraz się zatrzymało, ale chyba tak jest. Jeszcze ostatnie dni będziemy cisnąć. Mam nadzieję, że się uda dozbierać jeszcze. No co się uda dozbierać, to będzie super, no zobaczymy. Powiem tyle, że to było dla mnie bardzo trudne, bo ja jestem ostatnią osobą, która będzie, znaczy na pewno ostatnią, tu w szeregu tych ludzi, w grupie tych ludzi, którzy nie będą prosić o coś, o pomoc. I zaczęłam myśleć, że nie mogę się wzbraniać przed tą zrzutką, że nie mogę się bronić przed pomocą, że muszę ją przyjąć, muszę się też nauczyć tego, że jest taka sytuacja, a nie inna i jeśli chcę tą płytę wydać, to muszę po prostu niestety taki krok poczynić. I tak jakby część tych pieniędzy jest klip, który zrobiliśmy, a jeszcze czeka, jest trochę wydatków, chociażby no, ze 4 numery do opłacania, także już nie mówię o klipach, to już są rzeczy ponad stan. No i no nic, ja będę na pewno też inwestować swoje pieniądze, ale czasy są trudne i no, jest to dużo trudniejsze, więc ta zrzutka mi na pewno bardzo pomoże. Mam nadzieję, że się uda zebrać tą kwotę, to jest jeszcze drugie tyle trzeba zebrać, ale no ja nie tracę nadziei, już myślę kategoriami, że jak ma być dobrze, to będzie. Mhm. A do kiedy będzie ta zrzutka trwała? Jeszcze 9 dni, więc przy okazji zachęcam was wszystkich serdecznie do tego, żeby wesprzeć moją zrzutkę. Zrzutkę na dokończenie debiutańskiej płyty, czyli spełnienie mojego marzenia, no i marzenia moich fanów. Więc jeśli możecie w jakiś sposób dołożyć się do tej zrzutki albo udostępnić, to polecam wam. Naprawdę nie będziecie żałować, bo ja zrobię wszystko, żeby się za to odwdzięczyć. Została połowa do zebrania, więc realne marzenie i mam nadzieję, że je spełnimy. Wdzięczność w moim sercu na pewno będzie ogromna. Też powiedziałeś jeszcze wcześniej o tym, że współpracujesz z tekściarzami, z producentami, z muzykami i
faktycznie osoby, z którymi współpracujesz, potrafią znaleźć 100% Kasię Dereń w tych utworach, które dla ciebie tworzą? Wiesz co, no część tych utworów jest, ja po prostu uczestniczyłam w ich tworzeniu, więc to ma znaczenie, a poza tym powstały one z człowiekiem, którym miałam bliski kontakt i po prostu on mnie, no myślę, że ma podobnego czuja do mnie, jeśli chodzi o muzykę i no mówię o Piotrku Walickim, no po prostu on ma coś fajnego, podobały mi się jego produkcje, jego sposób myślenia. Czasami się mijamy, też takie sytuacje się zdarzały, ale ogólnie jedziemy tym samym torem. I mi się wydaje, że to po prostu zadziałało, a teksty pisały mi osoby, które też mnie znają. Pisała Ania Szarmach, Arek Kłusowski, Mateusz Krautwurst, Marcin Januszkiewicz. Kolejny utwór z jego tekstem się piecze, yeah. Więc po prostu to są ludzie, którzy są mi życzliwi, szanują mnie i podziwiają, co spowodowało, że myślę, że chcieli zrobić jak najlepszą robotę, przynajmniej ja się tak czuję, że te teksty, które dostałam, były po prostu, wyrażenie bardzo się ciebie. Postarali, był tekst dla mnie, Just a Few Words to jest bardzo tekst o mnie i napisała go Ania Szarmach, ale tak naprawdę on jest taki, że mogłabym go napisać ja sama, mówię o tym, co wyraża, nie przypisuję sobie talentu do pisania tekstów, jaki ma Ania Szarmach. Teksty mogą być bardzo różne, może być to luźny tekst, chociażby właśnie ten niespokojnie, no to jest uważam dużo bardziej luźny tekst niż 21, czy nawet Just a Few Words. Też inaczej po angielsku, inaczej po polsku, ale na tekst Arka to jest tekst, który trzeba przeczytać kilka razy i posłuchać kilkukrotnie piosenki, żeby tak naprawdę dotarł. On ma ileś wymiarów i jest taki nieoczywisty, ale jest bardzo mądry i o ważnych rzeczach, więc... Tak. I też pozwalające pole do interpretacji gdzieś tam. Dokładnie, więc jest przejmujące, to lubię. No, miałam też przyjemność nagrać piosenkę, stworzyć też piosenkę z Rafałem Malickim do Nie ma kraju, wiersz Juliana Tuwima. I też to było bardzo fajne, bo to jest, dotyka się już takiego pułapu, który jest nieosiągalny, powiedzmy. I nigdy nie myślałam, że miałam taką okazję. I jest to o tyle fajne, że udało się stworzyć coś, co pochwaliła też jego córka, więc bardzo, bardzo lubię ten numer i ten tekst jest wybitny, więc nie napisany do piosenki. Piosenka została napisana do tego tekstu, wymyślona melodia i to zadziałało. Czy na twoim debiutanckim albumie, który będzie, pojawią się jakieś duety? Planuję, ale nic nie zdradzę. Okay. Czyli coś może... Coś knujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Damski, męski? To... Nie powiem nic. Nie, teraz? Nie. Okej. Okay. Ale pożądany, tyle powiem. Dobrze. Pożądany przez fanów, bo już, no. Czy to mała podpowiedź? Mała podpowiedź, ale tylko tyle, więcej nie powiem. Jasne. A właśnie teraz przejdźmy do utworu Pauli Romy, którego słuchaliśmy, a może co myślisz o tym utworze i o w ogóle twórczości Pauli? Ja w ogóle mogę powiedzieć, co myślę o Pauli. Bardzo mi się podoba Paula. Ona ma coś w sobie takiego, coś wyjątkowego. Ale mówisz, oczywiście śpiewanie, śpiewa świetnie. Barwa, śpiewanie po polsku, które doceniam u wokalistów, zwraca na to bardzo uwagę. Fajne teksty. Ma swój klimat, stworzył jakiś taki nieporównywalny dla mnie do nikogo klimat. Ona mi się wokalnie trochę kojarzy, może nie tylko mi, z Natalią Przybysz. Ale, no tak, jest wokalnie podobna, ale jej piosenki, ja czuję w jej piosenkach klimat taki, że wiem, że to jest to nie jest Natalia Przybysz. Mimo, że są wokalnie podobne, to wiem, że to już wiem, że to jak słyszę piosenkę, nawet jeśli by wydała teraz coś, za chwilę usłyszała coś znowu nowego, to wiedziałabym, że to ona, bo po prostu ma w tych piosenkach jest coś jej. To, że jest podobna, nie znaczy, że jest kopią, ma swój styl i bardzo mi się podoba, całościowo mi się podoba bardzo. Od niej bije coś fajnego, ona jest taka jakaś prawdziwa. I ten jej styl. Tak, ten jej styl, właśnie dokładnie o tym mówię. Tak jak ci powiedziałam przed wywiadem, zanim zaczęliśmy, że zaczęłam ją ostatnio obserwować i bardzo. I rzeczywiście z przyjemnością sobie patrzę, o czym ona mówi. Że jest taka w ogóle kolorowa, prawdziwa i ciekawa. To ciekawa, jako człowiek dla mnie. Tęsknię za koncertami. Chciałabym móc po prostu zaśpiewać koncert ze swoimi piosenkami. Tego mi brakuje bardzo. I mam nadzieję, że uda się. Pewnie za parę miesięcy, bo nie wiem, czy latem, ale mam nadzieję, że jak najszybciej spotkać i jeśli tak się wydarzy, to serdecznie wszystkich zapraszam na takie koncerty, żebyście zobaczyli, co mam do zaoferowania na tej nadchodzącej płycie, która w końcu się wydarzy. Fajnie, że mogę liczyć na wiernych panów i za to bardzo dziękuję. No i czekajcie, fajne rzeczy się szykują, mamy fajne pomysły z moim menadżerem, także. Trzymajcie kciuki, tego potrzebuję najbardziej, żeby się udało też ze zrzutką, no i...
I żeby twój album ujrzał światło dzienne. Jest w ogóle tytuł już zaplanowany albumu? Wiesz co, mam ostatnio bardzo dużo pomysłów i nie zdecydowałam jeszcze, dlatego że tak naprawdę jeszcze chociażby ten duetowy numer powstaje, więc może się okazać, że będzie jakiś... Jeszcze zobaczymy, jeszcze po prostu nie chcę zamykać tego w tym momencie, bo to się jeszcze może rozwinąć, eksplodować w jakąś stronę w tym momencie nieznaną dla mnie. Mm-hmm. Przyznam, że czekam na twoją twórczość. Jak pojawia się tylko coś nowego od ciebie, to nie mogę doczekać się, żeby to już usłyszeć. Właśnie tego ci życzę, żeby to się udało, żebyś spełniła swoje marzenie, bo po prostu na to zasługujesz. Jutro znów będzie dobrze. Spoza chmur wyjdzie słońce, brak ci tchu, niespokojnie. Skoro pragniesz być sam, tyle dla ciebie mam na koniec. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. I co? Do zobaczenia na kolejnym wywiadzie.